Pierwszy mecz sezonu między tymi dwoma rywalami to dopiero początek zmagań o supremację. Na pewno czeka nas jeszcze sporo zapierających dech w piersiach pojedynku. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Francuzi. W bramce Hugo Lloris. W obronie Clément Longley wystąpi wraz z Rafaelem Varanem. N'Golo Kanté oraz Paul Pogba będą grać na środku pomocy. A w pierwszej linii zobaczymy Ben Yedera współpracującego z Mbappé. Przyjął i odgrywa z powrotem. Ben Yedder. Ben Yedder! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Zaczynamy od środka. Prowadzi Francja. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Dembele. Mondi. Paul Pogba. Pogba. Kanté. Dembele. Próbują uśpić rywala tą nieskończoną serią podań. Antoine Griezmann. Ależ okazja Griezmana. Bramka dla Francji. Griezmann znowu zabłysnął techniką. Piłka w siatce. W swoim stylu doskonale wykończył tę akcję. Drugi gol. Mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. No, ciekaw jestem, jak zawodnicy poradzą sobie z pressingiem. To dosyć często widziane posunięcie trenerskie, więc chyba wiedzą, co robią. Na pewno pomoże drużynie w obronie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Kylian Mbappé. Paul Pogba. I tak oto tracą piłkę. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Paul Pogba. Antoine Griezmann. Mają teraz trochę miejsca. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Hernandez. Dembele. Dembele traci piłkę. Nie było możliwości podania, cofnął się do linii środkowej. Ma szansę dograć w pole karne. Dembele zagrywa wprost do rywala. Griezmann. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. No, prawie, ale nie opanował piłki. Ben Yedder. A tak przerywa Kanté. No, dzisiaj jest w formie. Hernandez. Francja ruszyła do ataku. Akcja oskrzydlająca. Przeciwnik na razie nie brawo się broni. Antoine Griezmann. To musi być gol! Gol dla Francji! Mamy powtórkę bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali nawet na remis. Nie wiem, czy losy tego spotkania nie zostały już przesądzone. Jest 3-0. Uspokoili grę cierpliwie. Teraz szykują następny atak pozycyjny. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Od rzutu z autu rozpoczną piłkarze Francji. No i strata piłki. Gramy dalej. Sędzia stosuje przywilej korzyści dla Francuzów. Paul Pogba. Griezmann. Niestety strata piłki.
Pogba. Kante. Mendy. Ben Yedder. Mbappé teraz. Dobrze i przejął. Dembele. Dobra interwencja i przerwanie akcji. Będzie okazja do kontrataku. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Griezmann. Będzie chyba podawał. Pięknie go dostrzegł. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Antoine Griezmann zasłużenie cieszy się z tego hat-tricka. Trzy strzały i piłka po meczu będzie jego. 4-0. Wyraźna różnica klas. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Ben Yedder. Paul Pogba. Kante. Pogba. Griezmann. N'Golo Kante przy piłce. Dembele. Strzał, ale prosto w rywala. Dembele, rzut rożnego. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Piłkę ma Griezmann. Mendy. Griezmann. Zobaczmy, co zrobi. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Dembele. Ben Yedder. Kylian Mbappé. Longle. Cierpliwie teraz konstruują akcję, nie dają rywalom przejąć piłki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Prowadzenie 4-0. Jednostronny. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. No i kolejne jego dobre podanie. Ponownie celnie podaje. Pogba. Antoine Griezmann. Ben Yedder. Antoine Griezmann. Jest groźnie, może strzelać. Była okazja do podwyższenia prowadzenia, ale nie wyszło, choć mało brakowało. Nieporozumienie i strata piłki. Ma czas, żeby dośrodkować. Griezmann. Ależ okazja Griezmana. Świetna interwencja obrońcy, z tego mogła paść bramka. Ależ pechowe podanie i strata. Niestety strata piłki. Antoine Griezmann. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Mają teraz szansę na kontratak? No, teraz tempo tego kontrataku trochę spadło. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Kante. Ben Yedder. Dembele. Odebrał piłkę czysto, ładnie. No, rzeczywiście
kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Jest szansa na dośrodkowanie. N'Golo Kanté. Griezmann. Świetna akcja w obronie. Minęło 15 minut drugiej połowy. Dembele. Niezła okazja do kontry. Kylian Mbappé. I piłkę przejmują rywale. Ben Yedder. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. Mogą ich teraz skontrować. Mbappé. Antoine Griezmann. Griezmann! Będzie bramka! I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego. Jak dla nich ewidentny karny. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Mają teraz trochę miejsca. Griezmann z wyczuciem. Dembele. Mbappé przed szansą. Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. Dembele, rzut rożnego. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Trochę się zbliżył do pola karnego. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Dobre podanie, minęło linię obrony. Mbappé. Pogba. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Rozpoczynają kontratak. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Atak, strata. Ładnie przechwycił piłkę. Próbował, ale nie udało się. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Ben Yedder. No, może... Może spróbować szczęścia! Bardzo ważna interwencja. Pachniało tu bramką. Pogba. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Ma sporo możliwości. Dobrze się zastawia. N'Golo Kanté. Paul Pogba. Antoine Griezmann. Niestety strata piłki. Dobry pomysł, ale nie najlepsze wykonanie. Griezmann. Dembele. Teraz ofensywna akcja reprezentacji Francji. Dembele. Ben Yedder. Decyduje się na strzał. A jakim cudem to obronił. Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Niezła wrzutka, ale nikt nie doszedł do piłki. Okazja do dośrodkowania. Po gwizdku rzut wolny dla Francji. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Ale niestety piłka trafia w mur. Varan. Mondi. Dembele. Zostawił za sobą trochę boiska. Jest miejsce, żeby dośrodkować. I teraz bardzo ważny przechwyt. Myślę, że dla obu drużyn to spotkanie mogłoby się już zakończyć. Raczej nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Jedno... Griezmann z wyczuciem. Z tej pozycji może uderzyć. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Varane. Longley. Mendy.
Kylian Mbappé. Bezbłędny dzisiaj w odbiorze piłki. Sędzia po raz ostatni. Ich morale jest fatalne po ostatnim meczu, w którym przeciwnik po prostu ich pogrążył. Czy będą potrafili otrząsnąć się i grać dziś o zwycięstwo? Spójrzmy, w jakim składzie zagra reprezentacja Francji. W bramce Hugo Lloris. Z tyłu Rafael Varane wystąpi razem z Longley. N'Golo Kante oraz Paul Pogba będą grać na środku pomocy. W ataku zagrają dwójką napastników. Czyli klasyka. Dwóch napastników ma wykonać większość roboty w bezpośrednich atakach na bramkę. To daje sporo swobody, a także więcej możliwości do grania piłki. Pogba. Francuzi w ataku. Kylian Mbappé. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Mbappé teraz. N'Golo Kante skutecznie przejął piłkę. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Francuzi. W bramce Hugo Lloris. Z tyłu Rafael Varane wystąpi razem z Longley. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Może teraz jest okazja. Ach, niesamowite, nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Z narożnika Griezmann. Udany pressing, mają piłkę. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Hernandez. Antoine Griezmann. Dembele. Ma sporo możliwości. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Kante. Pogba.
Kylian Mbappé. Podają piłkę między sobą. Ben Yedder, Griezmann. Arbiter słusznie nie przerywa gry. Przywilej korzyści przy piłce wciąż Francuzi. Antoine Griezmann. Szuka sposobu, żeby minąć przeciwników. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. No i strata piłki. Kylian Mbappé. Dembele. Kante. Dembele. Kante. Dembele. Pogba. Ben Yedder. Gramy dalej. Sędzia stosuje przywilej korzyści dla Francuzów. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ben Yedder. Czy będzie prowadzenie? Broni Lloris, ale piłka w grze. Paul Pogba. Griezmann. Hernandez. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Kante. Dembele. Próbują rozegrać po skrzydle. Obrońca skutecznie przerwał akcję rywali na skrzydle. Tracą piłkę po tym podaniu. Ben Yedder. Ale szansa na prowadzenie. Udanie zablokowali ten strzał. Mbappé! Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo. Antoine Griezmann. Kante. Pogba. Piłkę ma Griezmann. N'Golo Kante doskonale to przeczytał. Mondi. I przejęte podanie od Dembele. Dembele traci piłkę. Ponownie celnie podaje. Kante. Dembele. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Pogba. Dembele. Ben Yedder. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Griezmann. Dembele. Dembele zagrywa wprost do rywala. No i strata piłki. Kante. Mondi. Ben Yedder. Nieudana akcja. Szansa, może coś z tego będzie. Ma możliwość dośrodkować. Griezmann! Gol do Francji! No, widzimy w powtórce, jak pięknie to zrobił. Idealne wyczucie. Bramkarz bez szans. Wspaniałe wykończenie akcji. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Jak twoim zdaniem pokazał się w tej pierwszej połowie Griezmann?
dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł... Francuzi rozpoczęli drugą połowę meczu. Ben Yedder. Podają piłkę, szukają luki. Hernandez, Griezmann, Dembele, Hernandez, Pogba, Ben Yedder, strzał Griezmanna. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Pewna interwencja bramkarza, nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Antoine Griezmann. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Kanté dokładnie na dojście. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. I Pogba stracił piłkę. Dembele. Pogba. Piłkę ma Griezmann. Paul Pogba. Kanté. Nie pozwalają rywalowi ani na chwilę dojść do piłki. Pogba. Ben Yedder. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra. Mbappé przed szansą. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Ale szpech! Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Kylian Mbappé. Kanté. Piłkę ma Griezmann. No i mamy stratę piłki. Oj, stracił piłkę N'Golo Kanté. Mondi. Kanté. Pogba. Dembele. Ma wsparcie. Jak to rozegra? Piłkę ma Griezmann. Paul Pogba. Dembele. I teraz bardzo ważny przechwyt. Kanté, Dembele, Griezmann, Hernandez. Piłka zagrana po skrzydle, spróbują teraz szeroko. Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Antoine Griezmann, Kanté, piłkę ma Griezmann. Ależ wspaniale grają piłką. Ben Yedder! Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Mendy. Kylian Mbappé. Francuzi w posiadaniu piłki. Trzeba teraz wrócić daleko po piłkę. Paul Pogba. Dembele. Hernandez. Pogba. Piłkę ma Griezmann. Mendy. Antoine Griezmann. Hernandez. Paul Pogba.
Antoine Griezmann. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Kante. Antoine Griezmann. Francja ruszyła do ataku, akcja oskrzydlająca. Przeciwnik na razie nie brawo się broni. Dobrze dzisiaj operują piłką. Zgodzisz się, Jacku? Tak, podają dużo, ale i z głową. Wykorzystują całą szerokość boiska i konstruują akcję całą drużyną. Cierpliwie teraz konstruują akcję, nie dają rywalom przejąć piłki. Do końca meczu 9 minut. Pogba. Dembele. To był ważny odbiór. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Piłkę ma Griezmann. Paul Pogba. Kylian Mbappé. Pogba. Kante. Podawał N'Golo Kante, lecz przejęli rywale. Niebezpieczny ślizg. Możliwe, że skończy się to żółtą kartką. Tak, to będzie żółta kartka dla zawodnika reprezentacji Francji. No, musi teraz bardzo uważać, żeby przy następnej okazji nie wylecieć z boiska. Hernandez, blisko pole karne, może strzelać. Dembele. Powinien dośrodkowywać. Będzie chyba podawał. Paul Pogba. Przejęli piłkę. Kylian Mbappé. To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii. No, ta porażka może ich wiele kosztować. Tak, już tracili punkty do lidera, a teraz szansa na zdobycie tytułu oddala się jeszcze bardziej. Jak oceniasz grę Griezmana w dzisiejszym meczu? Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy... Ma możliwość dośrodkować. Griezmann! Gol dla Francji! Strzał Griezmanna! Ależ gorąco! Ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie! Gdyby...